Lenty, no nic lepszego nie znaleźliśmy, naprawdę, w języku polskim. A piosenka bardzo ładna jest. Nazywa się Rozmowa ze śledczym o tolerancji, prawda? Tak, trochę nerwowy taki początek. Niech pan posłucha mnie, bo ja o jasność dbam. I jadę teraz, jadę wsi czerwona czapa. I z bandytyzmem ja skończyłem, mówiłam. I wszystko klawo, tylko wyszło z tego draka. Bo z bandytyzmem ja skończyłem, mówiłam. I wszystko klawo, tylko wyszło z tego draka. A było tak, bawili mnie daleko stąd. I gryzłem pączka, patrząc huczą na dziewczątka. I nagle typek ten pojawił się jak trąd. I krzyczy, ej frajerzy, pożycz mi dziesiątkę. No do mnie mówi słowość, wyobrażacie sobie, żeby tak do mnie ktoś odezwał się. I krzyczy, ej frajerzy, pożycz mi dziesiątkę. Wnet zakiepiałem cały z tych moralnych strat. Chciałem od razu jego rąbnąć w głupią pałę. Lecz tolerancji nas uczono tyle lat. Więc nie rąbnąłem, nawet majchra nie szukałem. Bo tolerancji nas uczono tyle lat. Więc nie rąbnąłem, nawet majchra nie szukałem. A żeby państwo o tym typku miało sąd, to był to gigant z tych olbrzymów pasożytów. Że gdyby go posadzić nocą dupą w kąt, to masz wrażenie, że stoi dwóch bandytów. Gdyby go posadzić nocą pupką w kąt, to masz wrażenie, że stoi dwóch bandytów. A frajer ten chociaż z natury brudny pies, kastetem zaczął mi majstrować przy tchawicy. Tu tolerancji moje długie nadszedł kres. I jestem tutaj, a ten frajer jest w kostnicy. Jestem tutaj, a ten frajer jest w kostnicy, ребят.